Witam Was. Nasz kraj znalazł się w czerwonej strefie. Cały kraj, więc niestety, ale znowu jesteśmy trochę ziemi w domach. Nauka zdalna odbywa się po raz kolejny. I to już nawet w podstawówkach, w klasach czwartych, piątych, szóstych, siódmych, ósmych, ponadpodstawowych szkołach i wiadomo, studia. Niestety mamy naukę zdalną, a ja nie mam prądu, więc dlatego jest tak ciemno. Ale mam nadzieję, że to jakoś tak nie przeszkadza wielce czy coś. Dzisiejszy odcinek jest takim odcinkiem trochę vlogowym, trochę informacji i to zdecydowałem, że nagramy sobie daily. Stworzymy w sumie daily, więc jakby mam nadzieję, że się cieszycie. Filmy będą wylatywać codziennie, aczkolwiek jestem tego świadom po pierwszym daily, że kurczę, jest ciężko. W sensie tam wtedy miałem totalnie wywalone w obowiązki, więc też aż takiego problemu nie było, ale było... po prostu był jakby kompletnie zamknięty kraj, nic nie było co robić. Teraz mamy tą różnicę, że przynajmniej mogę wyjść z domu, chociaż nie wiem, jeszcze mogę wyjść, że coś mogę robić. Poprzednie daily upadło, jak pamiętacie, z tego powodu, że nie miałem pomysłu. Nie będą codziennie, ponieważ chcę pokazywać jakość. Chcę coś ciekawego pokazywać, a nie jak przez 2 minuty mówię, że malczyńscy skopiowali do mnie beat, a później grać w taksówkę i to jest cały vlog. Czegoś takiego nie chcę pokazywać na kanale, chcę pokazać coś ciekawszego. I właśnie dlatego chcę uniknąć tego. W tym momencie mam już 8 pomysłów na odcinki z takiego celu, czyli 14 odcinków, więc nie jest jeszcze wszystko dopięte, bo jednak jeszcze te 7 odcinków. I nie wiem czemu, ale mnie coś wszystko totalnie spędzi. Rezi też ma teraz daily. No i troszkę postanowiłem, że teraz za namową dzisiaj miał wlecieć odcinek z spotkania z fanami na Discordzie. No ale właśnie przez daily on nie wlatuje. No i właśnie na spotkanie z fanami padło właśnie taka propozycja, że kurczę, Stefan, wiesz, jest teraz znowu czerwona strefa, jest zdalny i fajnie byłoby daily zobaczyć. No więc jest daily. I oni podsunęli też parę pomysłów, tak jak mówię, zobaczycie to po czasie, bo nie chcę wrzucać tego odcinka jak będzie daily, bo później wiem, że też będzie lipa z zapasowymi materiałami. W tym momencie już mam trochę lipę, żeby jednak coś co tydzień wrzucać, bo w tym momencie mam dwa właśnie materiały, włącznie z tym, który miał wlecieć w poniedziałek. Nie mam prądu, nie mam co robić, nie nagrywałem wcześniej, bo jest jakaś połowa dnia, jest 15, bez latarki. Ja siedzę w drugim końcu pokoju, mnie nie widać bez tej latarki. O 16 już się ciemno robi. Na pewno chcę wykonać zadanie, które mam. Czyli włączyć tryb awaryjny i wysłać właśnie screena ziomkowi ze szkoły. Zadanie zrobić. Wcześniej sobie robiłem zadanie z BHP. Jakąś tam notatkę robiłem właśnie z latarką. I właśnie tutaj był problem, że ten mikrofon... O, chciałem znaleźć uchwyt na ten mikrofon, który miałem wcześniej, ale go nie znalazłem. Więc go nie ma. Nie chcę robić tych odcinków tak jak wcześniej, czyli siema, zaczynam daily. Pierwsze daily to jest tylko film dwuminutowy informacyjny. Tylko właśnie chcę dzisiejszego dnia zrealizować taki troszkę nawet normalny odcinek. Właśnie daily, jednak fajnie jak jakaś mobilizacja będzie znowu. Myślę, że daily od czasu do czasu zawsze jest spoko. No bo jednak jak miał robić codziennie daily, no to bym nie wyrobił. Szczególnie jakby nie było pandemii, to no po prostu bym nie wyrobił. I nie dałbym rady z... jednocześnie nagrywaniem, robieniem tego, żeby był jakiś ciekawy content na tych daily, nie ma szans. Jeszcze żeby się czasowo wyrobić, to wtedy mój sen nie trwałby 8 godzin. O, prąd wrócił. Sen nie trwałby 8 godzin, tylko trwałby 4. Wtedy mam maksymalnie 4 godziny snu. Mamy prąd, więc spoko. Dobra, to odpalam kompa i robię to, co miałem robić. Studio się trzyma, jedna zmiana tutaj jedynie była. Czyli tutaj, w te miejsce śruby, które tam było, wkręciłem właśnie śrubę. To miejsce puste, tutaj coś źle wkręciłem. Wkręciłem tutaj śrubę, teraz tutaj klapka na muchy wisi, na którą naćpaćkałem klej pały. Dzięki czemu dalej działa, bo ona już pękła dwa razy. A faktycznie tu jest listwa wyłączona. O, i teraz już jest prąd. Odpalamy kompa. I zobaczymy, bo ja włączyłem już właśnie opcję trybu awaryjnego, no ale mi wywaliło właśnie kompa. W sensie walił prąd, no i niestety, ale nie było tego. Zobaczmy, czy odpali się tryb awaryjny, czy się nie odpali. O, jest. Tutaj wam pokażę. O, tak.
Taki oto obraz się włączył. Włącz tryb awaryjny. Dobra, włącz tryb awaryjny. Robimy screena z notatnikiem, że jesteśmy w trybie awaryjnym, że jesteśmy kozakami, bo potrafimy wejść. Ok, teraz tak. Muszę się zalogować. Jesteśmy w trybie awaryjnym. Ikony są oczywiście rozwalone fest. Idziemy tylko w monitory. Więc teraz wejdźmy w notatnik i piszemy imię i nazwisko i robimy zdjęcie i wysyłamy do ziomka. Już mam screenshota. O, lampka tutaj świeci. Czy to się w ogóle zapisało? Dobra, mamy. Teraz sobie wezmę i zamarzę foldery, które niekoniecznie chciałbym, żeby były widoczne dla nauczyciela. Wiecie, co to jest paro, co nie? A wiesz, co to jest miejsce publiczne? Sasi JPG, myślę, że też można zamazać. Nie chcę wyciągać statywu, a też nie chcę, żeby nic nie było widać. Więc teraz trochę kombinuję z tym, żeby było coś widać. Skoro jest to pierwszy odcinek, no to wam powiem, że za wszelkie propozycje dotyczące tego, co chcielibyście zobaczyć na daily, czy jakieś takie no rzeczy po prostu, które chcielibyście, żeby po prostu były. Teraz pulpit bez tytułu PNG. Czy na pulpicie jest tylko jeden plik bez tytułu PNG? Czy na przykład to jest bez tytułu? Lokalizacja pliku na pulpicie nauczyciela. To po imionach jest, to jest, jak ten debil się nazywa? A, to jest ten. Przedmioty zawodowe, systemy, dzień dobry, zesyłam, sycyry, eny, sychota, z trybu awaryjnego, pyosytyry, awiam. Patrzcie, jaka kulturka tutaj. Jak ten debil się nazywa? Ja raz mu źle wysłałem, więc jeszcze raz ci upewnię. A no właśnie, bo się na drugim monitorze zapisał, dlatego go nie widziałem. Dobra, czy na pewno wszystko i przy połowie jakie rzeczy są? Okej, jeszcze jeden folder trzeba wykasować. Właśnie tak sobie siedziałem, słuchając mixtape od SBN drugi raz sobie już. I tak sobie siedziałem na tym fotelu. I tak sobie siedzę. I sobie tak rozkminiałem. Tak sobie siadłem, tak patrzę na ten. Bo on generalnie był tak. Ja tak myślę. Ty. On nie powinien być na odwrót. I to kręciłem jeden. Odwracam i patrzę. I tak kształtem. Robimy tak. A teraz tak ustawiłem i się kapam, że przez rok. To kształtam od roku i po roku kapam się, że mam na odwrót te. Pod ręce. Więc w momencie odkręcam prawe i montuję je na odwrót. Przez rok miałem to na odwrót i nawet się tu nie kapłem. Więc jak widać, rok mi zajęło skapnięcie się, że coś jest nie tak. Więc ja w tym momencie biorę to krzesło, kładę je na ziemię, bo tak jest wygodniej i odkręcamy. Poza tym tam się straszny syf zawsze zbierał, więc w końcu to też można wyczyścić. Ale tam jest już są to przykręcone śruby. Teraz podnosimy fotel. No już mamy fotel podniesiony. Jak widać teraz, jak sobie usiądę, teraz kompletnie inaczej. Nie, że tu jest takie węższe, a tu jest szersze. Więc też jest kompletnie inaczej się siedzi. W sensie nie siedzi, a się trzyma takie uchwyty. I teraz jakoś tak wygodnie się rękę na tym trzyma. Kamerka jest taka rozmazana, dlatego że jest ona przygotowana pod e-learning, żeby mieć całą samą jakość kamerki. Ja nie chcę mi się po raz kolejny tego odklejać, żeby coś nagrać, a nie chcę mi się też brać drugiego telefonu, żeby stworzyć
po prostu inną kamerkę. Nie mam gdzie jej zamocować, sorry, kurde, nie chce mi się. Szukasz, rzuci nowy filmik, Tchik, Nudle, Knora, więc sobie obejrzymy je. Widziałem do 6 sekundy i kapłem się tym, może jednak, kurde, zrobię reaction, wiecie o co chodzi. User was moved to your channel. Dzień dobry. Hej. Dobra, słuchaj. Nadal rozsyłasz cipkę po internecie? Nawet gdybym wysłała jakieś nudesy, to są moje cicki, moja dupa i mogę sobie robić z nimi co chcę. Jak będzie... Plus jeden. Ja tutaj będę czasem przerywał i komentował. To widzów idę na show up, dobra. Na 10k striptease. Kontencik jest. No więc... Enigma jest u Czukasza, więc dobrze jest. Albo płacisz, albo wypierdalaj, dobra? Frajerze jebany. Możesz chyba sobie życzyć, żeby Milada stanęła na jednej nodze. Dlaczego nie? Milado. Kim jest Emiratka? Emigrantka. Kim jest emigrantka? Powiedzcie mi, bo ja mam pierwszy raz w życiu widzę. Wy też pewnie pierwszy raz w życiu widzicie. A teraz obróć się. Do koła. No widzisz? Widzisz? Bądź się obrócić, widzisz? Wejdź na stolik! Wejdź na stolik! Dobra. Może być? A czekajcie, nie da się... Okej. Nie, bo w sensie widziałem dużo streamerów właśnie po taki sposób prankowany, że zetknięcie łokciami. Tylko, że pa... Dobra, nie da się łokciami zetknąć. Trzeba tutaj się zetknąć, okej, dobra. Bo nie da się łokciami zetknąć, ja pierdolę. Ja to wysportowany jestem. 7 godzin robiłam zakupy. I nie mam pieniędzy, wiecie co z tym zrobić? Nie no, wiecie co z tym zrobić. A Czukasz? Dobra, startujemy? No i pięknie. Czukasz? Pozdrawiam Czukasza. Nasze dupy. Ja również pozdrawiam Czukasza. Takie rzeczy, nie wiem. Weźcie się, po prostu walnijcie w łeb. A jest w jakiś sposób wstyd, czy po prostu uznajesz to jako kolejny etap w swoim życiu? Czemu mam być mi wstyd? Bo masz rozstępy, kurwa, pod dupą. Nie wiem, czy ja wyglądam podniecająco, jak siedzę i gram w komputer. Ale bym ci się spuścił moim wielkim drągalem na twoje potężne czoło. Pozdrawiam z rodziną. Wiecie, bo mi Basia mówiła, jak się skipuje, tak? Jak to... Maris, za ile hajsu byś mojemu staremu konia zwalił? Za $1,000,000 normalnie koniec walony, tylko żeby nikt o tym nie wiedział, nie? 6-0, chciałbym kiedyś... Brzmi jako szansa propozycja, $1,000,000, dajcie mi pół roku i parę będzie mojemu staremu konia walił. I zrobić 6-0. Jako człowiek nie zrobiłbym tego, ale jako zwierzak, no to bym to zrobił. No ale wiecie, widzowie, powiedzmy sobie wprost, jesteśmy kurwa na Twitchu, Twitch jest zdominowany przez niewierzytych gimnazjalistów. Tymczasem na jakiejś domówce. I chuj, nikt nie zauważa, jak zauważę, to streamy. Będę kłamał. Ona zapomniała słów, bo się najebała. Teraz śpiewa tylko u. Lala. U. Lala. Poleciałem do niej moim najlepszym tekstem. Dziewczyno, daj mi 100%. Don't fuck up my life. She don't care if I die. You're right, you're right. Co on, zwalił konia? Rzucam klasy. Jak masz na imię? Co masz na sobie? Dobrze wiesz, co zaraz z tobą zrobię. Kurwa, ona została lesbijką, bo nie mogła wiedzieć tym typom. Jak nie kochać Twitcha, nie? Czukasz, drugi raz użyj tego samego klipa. Jestem niezadowolony. O, tak się nie robi. On bieżąco ogląda, ale wiecie o co chodzi. Ja bym komentuję jego film, więc you know. Co ty się odpierdala, chłopie? Za 3, za 2, za 1, za 0, za kurwa, zajedziemy w kurwę szmato jebana! Watch out!
zajebać suce kopa. Hey Siri, call the police. Mam obaj numer do Adama, bo policja chce mandat nam wlepić. Miejska dżungla, pies zabija kumpla. I chuj, a nikt nie zauważa, jak zauważy, to stream jest i to. Ja bym już skipnął ten film, bo też kurwa ile można to oglądać, to już się nudne robi. Ten rok jak krew w piach. Nie, nie zgodzę się z tą, wiadomo, że to ten. Ale tutaj w tym kontekście, tchi, kto jest najlepsza seria u Czukasza? Czekaj, o. Wiem, że rozmazana, sorry, no kurde. Dzisiaj sobie jestem na lekcji. I typiara z Niemca pyta wszystkich. Mnie tam zapytała, jak powiedzieć że chcę jechać do Warszawy. Nie wiedziałem, jak jest jechać. I tak siedziałem przez chyba 2 minuty jak debil, nie wiedziałem, co powiedzieć. Ona się zlitowała i mi trochę pomogła. Coś tam na Wordzie napisała. Ale do czego dochodzę? Ruchanie! Mój ziomek odpalił takie coś. I on to puścił 2 razy, przez chyba sąd pada taką apkę właśnie do tego, że po prostu i chłop to puścił 2 razy i pani, no dobra, masz coś na mikrofony, następna osoba. Ja sobie myślę, co kurwa chłop zrobił, ale sobie myślę, normalnie, totalny koks, takie coś jest. Znaczy tutaj nie akurat ten wykonanie od tutaj tego typa, ale ogólnie wyszukać sobie film, ten film uratuje ci dupę, jak nie wiesz co odpowiedzieć i tak dalej. Kamil, co robi osoba na obrazku numer 4? Dobra, czyli będzie tak. Die Person auf dem Foto Nummer 4 spielt Handball. Tak, tak powinno być poprawnie. Kamil, masz problem z mikrofonem, bo tam coś jest nie tak. Dobra, zostawmy już to. Trzeba to wykorzystywać. Pamiętajcie o tym, bawcie się, ale nie żeby uprzykrzać na pracę nauczycielom, ale wykorzystajcie learning, żeby dobrze się bawić z ziomkami. Szczególnie jak jesteście w pierwszych klasach nowych jakichś, to kurde, to wykorzystajcie. Gorzej jak jesteście w podstawówce, bo nie wiem, czy powinniście mnie oglądać. 10 minut, ja będę wam o to przez nie wiem ile. Ja sobie tyle filmu narobię, tego dzisiejszy vlog jakiś taki dłuższy, bo będzie. Jak puścić dźwięk przy tego mikrofonu poradnik. Zobaczmy ten to. Jest używany, ja też używam Brave'a. Wowbee Audio Software. Jako mikrofon znamy Wowbee kabel, coś tam co. Okej. To są Teamsy i puszczacie. No więc jakby tutaj Wowbee Audio. Tutaj nie wiem, czy ten program działa, czy polecam go. Nie wiem, tutaj tak randomowo włączam od tego samego ziomka i mogę powiedzieć, że chyba powinno być git. Daję wam link w opisie do tego filmu, sobie go skopiuję już do folderu z odcinkiem. I na tą chwilę to wszystko. Widzimy się teraz. O, teraz. Już teraz wysyłamy. Formularz zupełnie poprawny, za chwilę nastąpi wysłanie wiadomości. W tym momencie wysłałem do niego to 2 zdjęcia, czyli to i to, tylko trochę bardziej przecięte były. Więc na tym kończy się mój dzień. Idę spać. Jak wam się podobał ten vlog, no to zapraszam was jutro o jakiejś tam godzinie, żeby obejrzeć jutrzejszego vloga. A ja wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego i cześć, no. Możesz już iść. No wypierdolę już. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, skurwysyna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa... JD, kurwę.